Sześć? U góry. Trzeba było jakiego kija wziąć. A może to jest ta ofiara, którą rzeczywiście tutaj zabił? To jest krew. Ja idę. Patrz. Pytanie, nagrywasz to? Co się stało? Jesteś tutaj, tak? Widzimy to. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w domu, w którym rzekomo miał ukrywać się morderca. Słyszałeś? U góry. Jest tutaj ktoś? Halo? No dobra, no nie dokończyłem, zaraz wam dokończę tę historię, jeszcze sprawdzimy, bo na nie sprawdziliśmy, czy ten dom jest opustoszały do końca. Dobra, najpierw sprawdzimy ten dom, czy tutaj w ogóle jest pusto. Trzeba było jakiego kija wziąć. Nie, nie mam lampy, kurwa, ta podłoga zgnita. Jebany chuj. Weź tu świeć, bo ja tu nic nie widzę, czy ktoś tu leży, czy co? O, a to ptaszolek. Co to? Ptaszolek? No ptaki. Wiecie co? W Marcu tego nie było. Ej, tam śpią, mieszkają. Wiecie co, ja może zrobimy tak? Ale tu naprawdę ktoś mieszka. Że my tym ptakom tutaj nie będziemy przeszkadzać, skupimy się na tym dole może, nie? No. Bo skoro tutaj miało dojść do... Chodź na dół, chodźcie na dół najlepiej, bo oni tu mieszkają. Krew rozlana, patrz. Co? Krew. To jest krew? No. A właśnie. Dlaczego? Ja nie dokończyłem tej historii, bo te ptaszki mnie tu rozpraszają. Ja nie dokończyłem tej historii, Kasia, uważaj, żebyś nie spadł. Dobra, weź, weź tu powiem. Nie, ja tej historii nie dokończyłem, bo podobno tutaj ten, co tutaj się ukrywał, ten morderca, nie? Tutaj zamordował jedną ze swoich ofiar. Taki nad nami latają. To jest jakaś krew, no. Dobra, chodźcie na dół, się skupimy na tym dole, bo ja tutaj nie mogę się skupić. No. O czym się dowiedzieliśmy, to nie są oficjalne informacje. To ty? To nie są oficjalne informacje. To po prostu dowiedzieliśmy się od osób trzecich. Nie wiadomo, ile w tym jest prawdy. No, miał tutaj się ukrywać jakiś zbiegły morderca. No faktycznie dom leży na takim uboczu. No nic tutaj nie ma, jedynie rzeka w pobliżu przypływa. Miał się tutaj ukrywać morderca i rzekomo miał tutaj dopuścić się morderstwa również w tym domu. Na jednej ze swoich ofiar, na jakiejś kobiecie. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Nie mówię nic na 100%, no bo jak mówię, dowiedzieliśmy się tego od osób trzecich. Oni też nie są tego pewni, też słyszeli od kogoś. No ale spróbujemy zbadać to miejsce oczywiście pod kątem zjawisk i może coś najwięcej nam to powie, nie? Jeżeli coś tutaj ma być naprawdę, no to na pewno ta energia nam się tutaj uaktywni. Ale patrzcie na ten sufit, nie? Ciekawie to wygląda. Kreatywnie. Otwarty. Jakieś komary. Ale patrzcie, wielki ten dom dość, nie? To jakiś salon? No tu podobno robotnicy też mieszkali. No ty znowu słyszałeś normalnie, że robotnicy, nie? No tak. Przy budowie wału, nie? Bo tutaj wałów w pobliżu przebiegają, tu również robotnicy mieszkali w tym domu. Ale ja są od osób trzecich tam gdzieś, ten jakoś rzekomo tu miał właśnie też ten morderca się ukrywać, no. Nie wiem, czy już po opuszczeniu tego domu, no prawdopodobnie po opuszczeniu, bo jak był czynny, to na pewno. Ale tu popatrz, to jest jakieś tablety, czy co? Syrop. Akcentowany. Takie dziwne słowa. Czy jest ktoś z nami tutaj w tym miejscu? Słyszysz nas lub widzisz? Przyjście mnie. Podobno doszło tutaj do jakiejś zbrodni w tym domu. Czy jest to prawda? Czy możesz nam to potwierdzić? Świeca. No to ja nie świecę. Nie, no ja się... Wychodzę. Nie wychodź, porozmawiaj z nami. My przyszliśmy w pokoju, nie uciekaj przed nami. Co się tutaj wydarzyło w tym domu?
Nie wiem, ja zawsze w takich domach zawsze czuję jakąś taką dziwną aurę, nie? Te przedmioty, jeszcze w dodatku jak są przedmioty, to dopiero to potęguje ten klimat taki dodatkowy. Dobra, jeszcze jest Kuba, mogłeś się K2 ten, to czekaj, ja wezmę i... No ja ci dam, bo dwie ręce zajęte. Pierwsze jakieś dziadostwo tu lata. Jeżeli jest tutaj ktoś z nami bliższe do mnie, patrz, nagrywaj to. Było coś. Czyli jesteś tutaj, nie obawiaj się nas, podejdź jeszcze raz. Widzieliśmy, że tutaj jesteś. K2 dawno nie reagowała mi w żaden sposób. O, słabo, widzicie? Zęby. Tam. To była kuchnia, ewidentnie. Nie zgadzać się. Próbuję. Patrz. Ale prześwietlasz chyba, nie? Ale co próbujesz? Próbujesz się ze mną skontaktować? Widzimy to, że próbujesz. Spróbuj jeszcze mocniej. Wojna. Widzicie? Co to jest za rodzaj? A może teraz będzie ci łatwiej się z nami skontaktować? Że to tu. Jeżeli słyszysz mnie, widzisz, odpowiedz nam, a usłyszymy to. No to stajemy. No dobra, to teraz już. Gdzie idziesz? Słyszałeś? Gdzie idziesz? Czy nie mam tutaj iść? Ulicno. Kurwa. Powiedz coś do nas. Wiemy, że tu jesteś. Nie odpowiadam. Nie odpowiadam. No, no słyszałem, nie wiem, czy to tam będzie na mikrofonie. Tak, Kasia Siu. Kasia? No słyszałeś, Kasia Siu? Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego nam nie odpowiadasz? Nie chcesz nam odpowiadać? Z kim mamy do czynienia? Przedstaw się. Nie chcesz nas tutaj, powiedz jasno, że mamy stąd iść, albo pokaż nam to. Cisza jak normalnie. Nawet te ptaki. I ptaki, cisza. Wszystko za... Masakra. Nie? Nagle... Masz cisza w kół. Ale wiesz co? No dlaczego teraz to zamilkło, nie? Jak to pieprzyło? Wszystko zamilkło. Wszystko. No ci go cicho teraz. Gdzie są te ptaki? Co? Muzyka pojebana. Z głośnikiem chyba. Gdzie to gra? Jezy. W aucie? Wątpię. Mam głos, jak to było z głośnika. Kabel. Takiego na zewnątrz. Nie. Dziwne. To nie ma że. Chcę. Teraz się zaczęło. Czego chcesz? Powiedz czego chcesz, bo wyjdziemy. Ty zamknąłeś auto? Idzie ta muzyka i nagle te głosy, nie? Ale skąd to tak gra? Przecież ten dom jest na uboczu w chuj. Stóż. To jest daleko. Idziemy już? Muszę tu się chce śmiać, nie? Patrzcie. Ja idę. Patrz. Pytanie, nagrywasz to? Co się stało? Jesteś tutaj, tak? Widzimy to. To my powinniśmy... No, co się stało? Moja siostra Wiktoria. No powiedz nam, co patrzy przy stało. Byłeś albo byłaś tutaj przed chwilą, tak? Słuchający. Słyszysz nas, Wiktoria? Tak miałaś na imię? Tymon. Tymon. Myślałem, że demon. Ja też.
Czyli... No nie wiem, mnie z jednej strony śmiać mi się chce, a z drugiej no nie wiem co czuć, jakieś taką dezorientację czuję, nie? Co tutaj robisz w tym miejscu? Bo ewidentnie tu ktoś tutaj z nami jest. Patrz znowu. Widzisz to? Czemu tutaj pani mnie? Widzisz to? Nagrywać? Widzicie to? No przecież widzimy. Ale ja mówię tam, w kamerze czy to wiesz? Przez chwilę pani mnie, a potem... Kto tutaj z nami jest? W tym miejscu. Bez wątpienia ktoś tutaj jest. Jeżeli nas słyszysz, odpowiedz. Ta muzyka mnie roz... Blisko jest ta muzyka. Stół. I zęby na stół. Kto tutaj jest? Chcemy wiedzieć. Powiedz nam coś. Bo ja już tracę cierpliwość. Naprawdę to cierpliwość tracę, nie? Chcesz, żebym się zdenerwował? Patrz, chyba chcę. Zatrzymaj nagrywanie. Nie zatrzymiemy nagrywania, chcemy udokumentować. Wiktoria. No i znowu Wiktoria. Czyli ewidentnie Wiktoria tutaj jest. Wiktoria, jeżeli nas słyszysz, to proszę zbliż się do mnie. Tutaj do tego urządzenia, które mam w lewej ręce z zielonym światełkiem. Nie obawiaj się nas. Ja jestem Dawid. Skoro się przedstawiłaś, no to ja też się przedstawiam. Czemu tutaj jesteś? Co się tutaj wydarzyło? A może to jest ta ofiara, którą rzeczywiście tutaj zabił? No bo ktoś tam rzekomo miał zamordować tu jakąś ofiarę, nie? Czy jak? No nie wiem jak. Ty mi powiedz jak. Nie wiem, ryjem już to. Patrzcie znowu. Mhm. Dobra, ale to cisza. Mhm. Sesja pierwsza. Opuszczony dom. Ewidentnie ktoś tutaj z nami jest. Jeżeli mnie słyszysz albo widzisz. Sesja pierwsza. Opuszczony dom. Ewidentnie ktoś tutaj z nami jest. Jeżeli mnie słyszysz albo widzisz, odezwij się do nas, a my ciebie usłyszymy. Co tutaj robisz w tym miejscu? Sam się wystraszy. Dlaczego tutaj jesteś uwięziona albo uwięziony? Coś trzasnęło? Coś u góry. To za ptaki chyba. Możliwe. Dla mnie to jest takie niesprecyzowane. Niby jest energia, bo jest. Tego nie można... Temu nie można zaprzeczyć, że tutaj jest energia. Dwa razy się przedstawiła nam jakaś Wiktoria. Na K2 widzieliście, mieliśmy dość duże skoki. I czuć tutaj dziwną aurę. Ja nie wiem, ile prawdy jest w tej historii, którą wam opowiadałem z początku. Ale niewątpliwie jest tutaj jakaś energia. Tylko ta energia jest jakaś taka, nie wiem, niezdecydowana, nieokreślona. Nie potrafię jej określić. Ciężko mi w tym momencie tutaj na chwilę obecną powiedzieć, kto to może być, albo skąd tutaj się wzięła. No. Nie wiem, może tutaj jeszcze raz wrócimy do tego miejsca. Jeżeli ten materiał wam się podobał, nie będziemy przeciągać. Jeżeli wam się podobał, pamiętajcie, żeby go ocenić. I dzięki temu nam zbudować jakieś zasięgi, nie? Dobra, widzimy się w kolejnym materiale i siema, do następnego.